Zaczynaj od sanktuarium, co dosyć rzadko tutaj no, się zdarza. No tak, sanktuarium na pewno jest to mapa, na której tutaj Syrenki ze swoją ulubioną kompozycją Goatsów mają sporą przewagę, bo jednak gdzieś tam oczywiście najmocniejsza jest ta kompozycja na tym Mecha Base'ie, na tym innym tutaj, na innej submapie z Busan, no ale jednak sanktuarium też tutaj można te Goatsy pograć, ale nie są aż tak silne, można je jakoś tutaj skontrować. Ciekaw jestem, co przygotowali dla nas krasnale na to dzisiejsze spotkanie, bo wiemy, że najbardziej tutaj no tak naprawdę stresowali się, czy największe zagrożenie czuli właśnie ze strony Syrenek na tych Goatsach, więc zobaczymy, co zgotowała nam ta drużyna, która przecież wiemy, że kreatywność to jest ich główna cecha. Sam jestem ciekaw, nic tutaj nie zapowiadam. Ja sobie może tylko przewrócę tutaj na ich spawn, no i zobaczymy, co nam tym razem pokażą ciekawego na spawnie, jakie emotki. No ale już tutaj drużyny są przygotowane, no i nie wierzę, że oni polecą Zengoce. Oni nas trolują klasycznie, tak mi się wydaje, ponieważ no tutaj drużyna z Warszawy jest już gotowa na no, ulubioną kompozycję, ale tak jak wyślałem, Azefir, Fara, Alien, Ash, Bumbelo, Zen, I Will Heal You na Mercy i do tego Kurta na Hammondzie, więc zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie i zobaczymy przede wszystkim, jak agresywnie zagrają tutaj Syrenki. No oni są przygotowani według mnie na taką kompozycję, już wybierając kompozycję no tutaj właśnie tego typu, tak nastawiony na bardzo mocny damage. No tutaj teraz dobra decyzja ze strony Syrenek, no nie chcą tutaj dawać się obijać tej farze, trzymają się pod daszkiem, ale no w końcu będą musieli przejść na ten punkt, w końcu będą musieli zacząć go kontestować, bo jeśli cały czas tam będą stali, to po prostu ten punkt zajmą sobie gracze z krasnali. Mamy teraz przejście do ofensywy, bardzo dobrze zbita jest teraz ta kompozycja Goatsów tutaj, oj, prawie trafiony, zostaje Kurtan przez szarże, ale pada na Malię na tej asze, także pierwszy frag i przejęcie punktu pada na konto Syrenek, bardzo mocno obijany Zewok oraz White, także te fragi mogą się pojawić późno po teamfajcie, zwłaszcza, że pojawia się rest teraz I Will Heal You, ale tak się nie dzieje. Unique oraz Empower pozbawiają życia Azefira oraz Kurtana, no i ten pierwszy teamfight wpada na konto Warszawiak. Dosyć szybko rozegrany ten pierwszy teamfight, to trzeba przyznać, ale też no troszeczkę krasnale według mnie tutaj się przestraszyły, albo no, zabrakło trochę tego pusha, tego zawzięcia, żeby wejść na ten punkt, no ale zobaczymy, jak to teraz wyjdzie, ponieważ już szybki regroup tutaj poleciał, Kurtan gotowy na flance i już cały team tak właśnie na siebie przyciągnął, no ale zobaczymy, bo to Syrenki grają tutaj dosyć spokojnie, ale Alien w międzyczasie pikuje przez Tera. No mamy enter fraga, jeszcze Kurtan dokłada teraz fraga na tym main tanku, pojawiają się bardzo późne basy teraz ten Empowera, to może kosztować ich następny teamfight, bo w tym teamfightzie jak na razie udało im się złapać jednego fraga, ale to nie wystarczy. Pojawia się teraz dziwna decyzja od Bumbelo o tej transcendencji, no mogli ją zachować, zwłaszcza, że Unique już prawie z gotowym teraz Gravitonem na następny teamfight, no to może kosztować ich właśnie tutaj przyszłe starcia z drużyną przeciwną, no i nie wiem, czy to nie będzie właśnie bardzo niebezpieczne, bo wiemy, co potrafi zrobić Unique na tej Zarii, wiemy, jak ten zawodnik jest bardzo dobrze przygotowany właśnie na tej postaci, co wyczyniał i no, kilka razy nawet dostał MVP właśnie za granie na Zarii, więc zobaczymy, jak teraz wykorzysta swojego Gravitona. Widzimy przejście teraz tą prawą stroną, teraz już gracze z Syrenek przechodzą do ofensywy, chcą uniknąć jak najbardziej tego poke damage'a, ale Rabbit bardzo mocno obijany, zagrany teraz, bo przez Aliena jest jeszcze cała tarcza od Evoka, bardzo szybko pojawia się transcendencja teraz u Przestera, jeszcze Shatter na tego Boba, ależ go zdenerwował tam teraz tego Evoka, co prawda Azefri wskakuje tutaj teraz na plecy, złapie tylko jednego fraga, ale Alien teraz już z dwoma fragami jeszcze zabija tutaj Rabbita, jeszcze zabija przez Tera! Coś robi ten gracz na tej asze, bardzo dobrze przygotowany jest nasz przyjaciel. No wydaje mi się, że ten serwer Minecrafta, o którym nam tyle mówili, to ewidentnie tutaj pokazuje, że no nie tylko w Minecrafcie można się dobrze przygotować, ale Alien w tym momencie z pięknymi fragami, no i przede wszystkim ile on ultów tym jednym swoim ultem wybejtował. Wybejtował Transa, wybejtował no przede wszystkim tego Shattera, no i teraz wszystko tak właściwie leży w rękach Unique'a, a pamiętajmy o tym, że Bumbelo no ma szansę jeszcze gdzieś tam dobić tego swojego transa. Wszystko zależy od tego, jak szybko zostanie zużyty ten graf. No a widzimy, że tutaj Whitesha w tym momencie umiera, no i już mamy tego pierwszego Staggera, który gdzieś tutaj się wkrada. No Kurtan się czuje tutaj co najmniej dobrze, ale mamy pauzę w międzyczasie i